Witam w kolejnym odcinku My Summer Car. Siemaneczko, jestem Bonkol, moi drodzy, w ostatnim odcinku, który musi być obejrzany dla każdego, słuchajcie, fana serii My Summer Car. Musicie zobaczyć ostatni odcinek, na pewno znajdziecie gdzieś link. Jeżeli nie pod koniec filmu, to sobie wejdźcie na mój kanał i znajdźcie tam w playliście My Summer Car odcinek poprzedni, nie pamiętam numeru, chyba 63 czy 4. No działo się wszystko, przede wszystkim zrobiliśmy to, czego nie udało nam się wcześniej zrobić, czyli moi drodzy, nagrabiliśmy sobie u policji tak, że mamy mandat na 58 tysięcy. 58 tysięcy, a tylko powiem mniej więcej, że w najlepszej pracy w tej grze to 1200 da się zarobić. I największą kwotę, jaką mieliśmy w tej grze, to było ponad 10, 12 chyba. Dobra, może koło 20 tysięcy posiadałem. I wtedy wydałem wszystko na samochód, więc to jest nie do zapłacenia. Satana! A słyszeliście te przekleństwa. No tu mamy 58, no i nie mamy not enough money, czyli nie mamy wystarczającej ilości pieniędzy. I teraz jest sytuacja bardzo prosta. No, czeka nas albo, słuchajcie, w 3 dni, albo w 2, albo 3 dni, nie pamiętam. Chyba 2 dni to miały być. Albo w 2 dni, moi drodzy, znajdziemy 58 tysięcy. Magicznym sposobem, nie wiem, może jest zakopane w naszym ogródku. Albo nie zapłacimy i niestety przyjdą po nas. Przyjdą po nas, przyjedzie, słuchajcie, biała łada. No i potem już wiadomo, co się dzieje. Były już takie w historii przypadki. Ja teraz muszę się przygotować, bo jeżeli mamy iść do więzienia, to musimy się umyć. Nie wiem, jak tam z higieną będzie. Zresztą mydło w płynie już kupiłem. Pozostaje nam tylko i wyłącznie, słuchajcie, liczyć na to, że policjanci nie przyjadą po nas. No i co mogę powiedzieć? Muchy na razie latają. Myślę, że muchy to jest najmniejsza pierdoła teraz. Za chwileczkę musimy się trochę napić. Ojeju. Dobra. Słuchajcie, jeszcze z dwa razy tak rzucimy i zaraz zobaczymy. No musi przede wszystkim dzień minąć, jeden. Dobra, zostawimy to. Łycha poszła, chochla. I teraz tak, tutaj, moi drodzy, oddajemy mocz i w tym samym momencie pijemy. To jest tak zwany, moi drodzy, zamknięty obieg. Dobra. Okej. I teraz tak, muszę tutaj coś do picia wziąć. Elegancko. I jeszcze muszę, słuchajcie, usunąć dowody zbrodni. Na pewno dowodami zbrodni są piwa. Muszę te piwka tutaj pozbierać. I dzień musi przeskoczyć nam na następny. Dawać następne. Które to? To? A, skosztuję sobie jeszcze na wolności ostatniego piwa. Lecimy next. Go. Jeszcze jedno? Jeszcze troszkę. No to go. Jeszcze jedno? No dlaczego by nie? To lecisz. Dobra, na razie wystarczy, co? Zamkniemy to wszystko. Która jest godzina teraz? W kuchni mamy zegarek. No dobra. Trzeba by iść nyny. Prześpijmy się z tym, słuchajcie. Tyle wrażeń było. Policjanci na drodze. Pijaczyna. Oj, burza chyba. Oj, burza chyba. Dobra, słuchajcie, na razie jest spokój. Nic się złego nie dzieje. Włączymy sobie telewizję, może nas ścigają. Dobra, powinniśmy chyba się zmęczyć, mi się wydaje. Przy użyciu fatygi. Ale jeszcze mógłbym wykorzystać, słuchajcie, jeden dzień, aby przeskoczyć na... Bo jeszcze chciałem jedną rzecz sprawdzić, ale to myślę, że zostawimy sobie na później. Musimy... Niezła telewizja poranna. Oj, oj, oj. No nie mam jak zapłacić mandatu, no co ja wam poradzę? Fakt, helikopter. Ale to chyba w telewizji, co? Pokażcie to. A to w telewizji. Dobra, widzę, że tutaj spokój. Nic się nie dzieje. Burza się zbiera, powolutku. W naszym garażu, jak widzicie, bez zmian. Ja w ogóle nasz samochód to ja zaparkuję w garażu, żeby nie było. Czekajcie, wskoczymy sobie do garażu. Let's go. Dobra.
Okej. Jakby co, to ja go mam tutaj zamkniętego elegancko. Nic się tutaj nie działo. Spokój. Tylko spokój nas może uratować. No i odrobina piwa. Elegancko, niech sobie stoi. Zamknę ten burdel. Czekajcie, pierw te drzwi. Które się drzwi zamyka tutaj? Zgaśmy światło. Jakby coś, to tutaj nikogo nie ma. No, come on. Come on. O, zamknięty. Już dawno takiego garażu nie widzieliśmy, nie? Że jest zamknięty. Muszę się zabarykadować. Pozamykać wszystkie drzwi. Żeby nie myśleli, że tutaj jestem. A tu jeszcze piwo sobie walniemy. W sumie najłatwiej by było wziąć i się upić, nie? Urżnąć tak całkiem. Żeby nam przeskoczył kolejny dzień. A właśnie, to możemy iść po ten alkohol. Dobra, idziemy po bimber. Słuchajcie, idziemy po bimber. Bimber jest w tamtej stodole. Tak będzie najlepiej. Kurde, motorynkę zostawiłem pod sklepem. I teraz sobie przypomniałem. Może być nieciekawie. Ale są przynajmniej te... Są przynajmniej te dźwięki chodzenia po trawie. To też ostatnio zostało dodane w patchu. Jeszcze oczywiście są różne rodzaje tego dźwięku, tak? Bo na przykład teraz wejdziemy sobie na taki piasek. Troszkę inaczej to brzmi. To jest kibelek z tego co widzę. Dobra, moi drodzy, bierzemy ten alkohol. I ja wam teraz pokażę co zrobić. Zrobimy tak. Ja go wypiję. Ja go wypijam w tym momencie. Zapisuję grę. To jest taki pewnego rodzaju cheat. Oj, nawet trafiłem do środka, do kibelka. Kontynuujemy. Zobaczcie, mamy rok 1995. Bo tego nie było na początku. 95. Czy to cokolwiek zmieni? Widzowie mówili, żeby wam to pokazać. O ja! Aha. Okej. No to jest nieźle. Czekajcie. Kochanie, co robiłeś? Byłem... się narąbałem. Drewna? No, oczywiście. No, już mi jest niedobrze. Już mi jest niedobrze od samego patrzenia. To chyba, moi drodzy, pójdziemy spać zaraz. No to go spanie. Gdzie się obudzę? Aha. Gdzieś tutaj się obudziłem. O, Dobra, idziemy do domku naszego. Tam, moi drodzy, jest nasz domek. To jest jeszcze ostatnie miejsce, gdzie jest spokój. Muszę się wysikać jeszcze. Tutaj gdzieś, powiedzmy, pod tą choineczką, ale delirka jest, moi drodzy. Dobra. Nie mogę zostawić tylko tej... O, tutaj drzewko też podlejemy elegancko. Tutaj też. A tu jabłoń jakaś, tutaj wiśnia. No to jest dobrze, jest dobrze. Wchodzimy. Dobra. Jest git. Musimy się wyspać. Musimy włączyć światło w ogóle tutaj. A, nie mogę spać! Nie mogę spać, bo mam przecież kaca. Dlatego muszę sobie pooglądać najlepszej telewizji. HBO My Summer Car. Nie umie kliknąć nawet. Jest problem, słuchajcie. Jest problem! Nocna telewizja. Jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego to robię, pasek fatygi teraz, tam u góry, rośnie. Co oznacza, że oczywiście szybciej się męczymy, robimy się bardziej senni. No, gdybyśmy oglądali takie programy w telewizji późnym wieczorem, to też byśmy tacy byli senni. Prosta sprawa. Dobra, chyba mamy dzień. Dobra, na razie widzę, że jest spokój. Nikt chyba nie przyjechał po nas. Dobra, okej. Dobra. Dalej nie mamy jak zapłacić mandatu. No nie mam jak zapłacić.
Dobra, wykorzystajmy to. Posiedźmy jeszcze troszkę przy tym telewizorze. W kominku nie mogę jak napalić. Oje! Trzęsienie ziemi chyba. Ale w Finlandii? No, to tak średnio bym powiedział. W ogóle mnie ciekawi, co to tutaj jest na tej ścianie. O! Ktoś dzwoni. Nie. Nie mogę. Moi drodzy, teraz generalnie... prosili mnie o to, żebym wyczyścił im szambo. Ale ja myślę, że już mi są pieniądze w ogóle niepotrzebne. Chyba, żeby mi zapłaciła 58 tysięcy, 56 tysięcy, to myślę, że wtedy mógłbym się skusić. Mógłbym się skusić. Czy doszło do tak zwanego fińskiego opętania? Dobra, ale mną rzuca. Ale mną rzuca. Dobra, nic się nie dzieje, spokój jest, otwieram drzwi. Dobra. Moi drodzy, to jest najlepszy moment, żeby się znowu wybrać. Żeby się znowu wybrać po alkohol. A wiadomo, gdzie trzymamy alkohol. Tam, gdzie można się narąbać. Czyli w tartaku. W tej szopie, słuchajcie. Ta szopa tu stoi. Co tu jest w środku? Marihuanę tutaj mają schowaną. No dobra. Można by było też tym piwkiem się, że tak powiem, narąbać. Tylko problem polega... Aha, muszę zapisać. Problem polega na tym, moi drodzy, że... musiałbym tego piwa bardzo dużo wypić. Bardzo dużo wypić. I to by długo trwało. A to szybciej już jest po prostu wejść tutaj. Zapisać sobie grę. Flaszeczkę wypić, a następnie... No, można jeszcze piwkiem się. Można piwkiem się, że tak powiem, poprawić. Okej. Mamy. Piękny, słoneczny dzień. W sam raz, żeby iść do pierdla. Mam nadzieję, że ze Zbysiem Stonogą mnie wrzucą. Będę miał sobie z kim gadać. Dobra. Jest piękny dzień. Czy tam pod naszym domem ktoś stoi już? Nie. Panie, gdzie? Gdzie tam ktoś? Kurde, panie. Ej, nie umie trafić do kibla. Dobra, trafiłem. No trzeba by było się umyć jeszcze. Ale powiem wam, że jest to trudne. Jest to trudne, bo ja nie trafię w ogóle do drzwi sauny. Musiałbym być jakiś na autopilocie. Chociaż każdy facet wraca zawsze z imprezy na autopilocie. To nie jest problem. Dobra. Jakby mi zabrakło, to widzę, że mamy kanister. Dobra, zobaczmy, co tu się stanie. Wypijmy to. Dobra. Pyszne, pyszne. A to jest taki samogonek elegancki. Nie wiem, kto go robił. I nie wiem, dlaczego jest tutaj schowany. Ale widzę, że jest kanister. A w nim może by coś do picia... O, dobra, słuchajcie, to był kociołek Menelixa. Tfu, nie mogę mówić kociołek Menelixa, bo to jest zastrzeżone. Słyszycie to? Nie to kukanie. Słyszycie ten? Taka piła. Moi drodzy, piłę elektryczną słychać było. Albo kosiarkę. To też zostało dodane. Dobra. Zamknijmy to. Kurde, musimy coś zjeść. Jest coś do jedzenia? Mama. Mamę. Dobra. Włączmy telewizję. Wiem, że moi drodzy, to jest może takie zamknięte koło. Trochę monotonne, ale muszę to niestety zrobić, bo muszą przeskoczyć nam jak najszybciej 3 dni, czy tam 2 dni. No i ja nie mam w dalszym ciągu jak zapłacić mandatu, no. Musimy fatygi trochę nabić. Mam nadzieję, że mi kacyk zaraz zejdzie. Bo jak dmuchnę policjantowi, to będzie źle. Come on. Go. Go! Jeszcze fajna, taka cieplutkie, takie uch. Okej. Okay. Tuesday. Monday. Saturday. No i co? I w dalszym ciągu nie mam zapłaconych rachunków, a tu ludzików nie ma. To co ja mam zrobić, powiedzcie mi?
Co ja jeszcze źle robię? Może jeszcze muszę poczekać. To nie były 4 dni. Nie, to 4 dni nie przeskoczyły. To, że poszedłem 4 razy spać, to nie znaczy, że mi dzień przeskoczył. Kurde, co ja mam zrobić? Dobra, jeszcze fatygę sobie strzelimy tutaj. Wykorzystajmy to, że jeszcze działa ten telewizor. Ten program w telewizji zmienia się z którąś godziną, nie wiem dokładnie z którą. On się wtedy zmienia na te takie głupie filmiki, które niestety, gdy patrzymy na ten telewizor, to fatyga nam nie rośnie. Dobra. Dawaj, dawaj, come on. Dobra, na spokojnie. Mamy już Tuesday, nie pamiętam co było na początku. Jaki pierwszy dzień, w którym, że tak powiem, zrobiliśmy tą akcję. Nie pamiętam, który to był. Czekajcie, nie ma tu policjantów. Dobra, a spróbujmy się urżnąć piwem. Tego jeszcze nie było. Na różne sposoby się mogliśmy urżnąć, ale żeby piwem... Dobra, spróbujmy. Tak, żeby na amen? Ej. Dobra, liczymy. 1, 2, tylko policzcie, że to jest zmęczony organizm trochę. Już jest, moi drodzy, trzęsienie ziemi. Ja jestem pełen podziwu, że ta skrzynka wytrzymuje tutaj to trzęsienie. 3. No bo może całą kistę wywalimy, wytrąbimy. Dobra, już się coś zaczyna. Już się coś mocno burzy w jego głowie. W ogóle strasznie starą rękę mam. A to przecież młodzieniec jest. Dobra, jedziesz. Muszę zapomnieć o wszystkich smutkach. Ciężkie jest życie w Finlandii. O samym piwie. Liczcie ile piw. Ja nie liczę. Zapominam. To jest chyba na rekord idziemy. Brzuch będę miał gigant. Fu, sikam na ten mandat. Jak chcecie, tak macie. Sikam na was. Nie ma takiego czegoś. Nie ma takiego. No i słabe te piwo robią w tej Finlandii. No wódę to robią dobrą. Ale piwo beznadziejne. Ja zaraz wywalę, wytrąbię całą kistę. A to jest piwo 4 coś, nie? Czekajcie, ile ona ma tam woltów to piwo? Mariatta leci. Nie no, żeby się urżnąć tym piwem, to chyba dużo trzeba. Tak myślę, że cała kista. To ja chyba jak jedno piwo piję, to już zdążyłem wytrzeźwieć po poprzednim. Okej. Dobra, coś się dzieje. Głowa mi już chodzi mocno. Nie no, naprawdę nie wiem ile. Dobra, już się mocno kiwie głowa. Dobra, już się dzieje. Już jest git. Już się dzieje, dobra, git. Wypijemy całą kistę zaraz. Ile my tutaj w kiście mamy? 4 razy 5. Dobra. No i puste. Oj, oj, oj. A siusiu mu się chce. A ja cały czas siusiam. Idziemy na rekord świata chyba. Pierwszy człowiek, który wypił całe piwo ze sklepu. Ale darmowe. Może dlatego darmowe. Jak to się mówi, słuchajcie, kradzione nie tuczy. Tak samo darmowe może nie opija. I właśnie to jest odpowiedź na to pytanie. Dlaczego, Dawidek, nie chciałeś pić bardzo dużo tego piwa, tylko chodziłeś właśnie po alkohol do tego, do tej stodoły. No to jest właśnie dlatego, że już wypiłem 25 piw chyba. Ale wiecie, są tacy teraz na YouTubie bardzo znani YouTuberzy, którzy się od jakiegoś czasu nazywają streamerami. I oni potrafią duże ilości też wypić. Tam też dochodzi do różnego rodzaju opętań.
alkoholowych. No i moi drodzy, oj, dobra, już się dzieje. Już spoglądam po suficie. No come on. Oj, 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 obraz się burzy. Dobra, dobra. Oj, kurde. Policja chyba zna mój adres. Nie jest to urzędnicza 2, ale jest też wesoło. O kurde, przez sen piję. Toż... Czy ja to wyżygałem właśnie butelkę całą? Ej, i zobaczcie, że wcale mi się tak nie trzęsie ten ekran. 37 albo 39 piw podobno. Nie jestem pewien. Ale widzowie tutaj generalnie, słuchajcie, liczyli. Którą mamy godzinę? Dobra, mamy Tuesday. To zobaczmy to teraz. Come on. Oglądaj to, badziewie. Ja tak bardzo chcę iść do tego pierdla, że już chyba bardziej nie można chcieć. Robię wszystko, żeby do niego iść. Wednesday. Dobra, mamy kolejny dzień. Ale, znaczy, to tak naprawdę nie jest kolejny dzień jeszcze, bo jest jeszcze noc. Więc dobra, jeszcze wykorzystajmy to, że leci tutaj ten program. Oni przyjdą pewnie nad ranem. Policjanci o tej godzinie to jedzą pączki i się boją wychodzić z samochodu. Dlaczego się ekran trzęsie, tak możecie się teraz spytać. Bo ja tak ruszam myszką specjalnie, wiecie? To jest tak zwana delira. Dobra. O, panie! Dostałem trzęsiawy. Jest tu kto? Halo? Nikt nie przyjechał po mnie. No to zobaczmy jeszcze, jedna sprawa. Bo jak tak, to chyba nie działa, no. No i ja bardzo bym chciał, słuchajcie, iść do tego więzienia, a nie mogę, no. Ilu można policjantów zabijać? Zabiłem policjanta i dostałem mandat 58 tysięcy. Na tyle wycenili go koledzy z pracy. No, powiem wam... Nie wiem, na ile można wycenić życie policjanta. Ale oni to zrobili bez skrupułów. Albo trzech nawet zabiłem. No i dobra, no i koniec. I nic się nie stało. Nie ma policji. Minęło dużo dni. Mandatu jak nie mogłem zapłacić, tak dalej nie mogę zapłacić. Tu się, moi drodzy, nic nie dzieje. Zapiszemy sobie grę. No i kolejne podejście chyba... Kolejne podejście chyba będzie niestety, moi drodzy, do wyrzucenia. Może zapisywanie gry coś pieprzy w tym? No nie, ale dzień to dzień i tam powinno być okej. Może sam powinienem się zgłosić. Proszę pana? Poczuwam się do odpowiedzialności za moje czyny. Chciałbym iść do pierdla. Dobra. Ostatnia próba. Moi drodzy, ostatnia próba wódkowa. Jak to się nie uda, to już wyrzucamy. Wyrzucamy materiał do kosza. O! Ktoś kosi. Ale nagle wytrzeźwiałem jakoś magicznym sposobem. Magicznym sposobem. Fuj, muchy latają. Dobra, go wuda. Go wuda. Mamy Wednesday, moi drodzy.
Zapisujemy. Dobra. No i teraz, moi drodzy, są jakieś tutaj dyskusje, że może jest za mały mandat. 58 tysięcy. Ale tu nie chodzi o to, że jest mały mandat czy duży. Ludzie, 58 tysięcy i ja go nie mogę spłacić, więc o to chodzi po prostu, że jeżeli nie można spłacić mandatu, no to się idzie do pierdla. No i koniec, kropka. Czy tam jest ilość dni napisana na tym mandacie? Że ileś dni trzeba to zrobić? Z 2 tygodnie podobno trzeba czekać. No to nieźle. A ja tu już, kurde, zamykam oczka. Thursday. Przeskoczył kolejny dzień. A gdzie... O kurde, ale włajasz! No to tego się nie spodziewałem, że wyląduje nad wodą. Tego się nie spodziewałem. Idziemy do domku. Trepczesz, 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 trepczesz. Dobra. Czy to jest... Tak, to jest nasz domek. Dobra, git. No. Dobra. Co my tu robimy? Telewizorek. Go spanie. Nocne spanie tak zwane. No to musimy iść na nocne spanie. Co prawda to jest seria troszkę zarezerwowana przez niektórych, ale myślę, że będę mógł ukraść. No i w dalszym ciągu nic. Nikt się mną nie interesuje. Fuck you! JP, 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 JP! Krzyczę! JP, JP! Nie ma was! Policjanci to złodzieje! Policjanci to złodzieje! Dobra. To jeszcze raz spróbujemy. Dobra. Moi drodzy, najwyżej pomontujemy to wszystko do kupy. Ale musimy doprowadzić do sytuacji, gdzie nas w pierdlu zamkną. Czyli będziemy musieli to jakoś przeskoczyć, tam zmontować, że to... Z godzinnego materiału powstanie 10-minutowy. Dobra. Kurde, znowu jakiś wypadek, mówicie policja. No ja już nie wiem, no! Co jeszcze można zrobić? O. Trafię albo nie trafię. Dobra. Przyspieszymy troszkę akcję. Dobra, bedarzy go. Bedarzy go. Gdzie ja jestem? O kurde, w stodole się obudziłem. Dobra, muszę iść do kibla. Ja to muszę przyspieszyć.
Trochę przyspieszę ten system. Woodstock 2017. Spróbować 3 wypić, ale 3 to już jest zgon chyba. Czekajcie, tu jest... A ja nic nie widzę. Ale pewnie zaraz poczuję alkohol. Czekajcie, nic nie widać. Ej, nic nie widzę. Fuck! A, o, o! Tu się buteleczka chyba mieniła. Kurde. Ja tu dupce, jaki zmrok. Ej, what the fuck? O, 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 o! Coś było? Dobra. No i git. Kurde, gdzie ja jestem? Gdzie jest budka, gdzie się sika? A, tam. Dobra. Cicho. Cicho. Dojdę tam. O własnych siłach. Chyba za daleko zaszedłem. To gdzieś tutaj musi być. Mi się w głowie kręci. No nie. Nie widać nic, no. Czekajcie. Ja pierdzielę, tu jest tak ciemno, że to jest masakra, nie? Nie mam latarki, nic takiego. No, mogę sikać. Mocz, rozjaśnij mi drogę. Nie w tą stronę, to musi być w tą stronę. O! Go alkohol. Nie trafię w niego. Ja chcę pić. Ja chcę pić. Ja chcę pić. Ja chcę pić. Na 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 na. Go next mandat. Ale po co mi next mandat, skoro mam jeden gigantyczny i nie mogę go spłacić? Idziemy do domu. Biegnij pan.
Biegnij, Kipo. Czy tam stoją policjanci już? Nie, moi drodzy, policja nie zamierza do mnie przyjechać. Ponieważ jeszcze nie przeskoczył nam dzień jeszcze. A ile tam jest na tym mandacie napisane? Ja muszę zobaczyć. Na pewno. Gdzie jest moje jedzenie? Muszę coś zjeść. No na pewno przeczytam. Na pewno to przeczytam, co tu jest napisane. Dobra, muszę iść. Słuchajcie, muszę iść samochód wziąć. Tutaj coś jeść. Halo, jest coś do jedzenia? Sok mi da trochę jedzenia. Kurde, może przemycałem tutaj gdzieś w bagażniku jakieś kiełbaski. No. Dobra. Podniosłeś słuchawkę, już wiedzą gdzie cię szukać. Dobra, ja idę się jeszcze spić. No i nic, no. Ostatni dzień. Ostatni dzień na picie. Bąkol, musisz chyba porwać policjanta. Powiedz mi, jak można bardziej porwać policjanta niż to, co ja, kurde, zrobiłem. Zabiłem 3 policjantów. Jednego przygniotłem maską. I zawiozłem pod dom. I tak to nie ma znaczenia żadnego. Mianowicie czas na picie. Musi minąć 1 tydzień. No to zaraz będzie 1 tydzień nam minie. 1 tydzień nam minie. Czy ten gościu w samochodzie nie żyje? O, go nie ma, bo ta gra jest tak zrobiona, że jak weźmiecie jakiegokolwiek tak zwanego zakładnika, czyli postać jakąś NPC, to jak ona jest martwa i sejwujecie grę, i się wam gra ładuje, to ona wam się po prostu usuwa, ta postać. Żeby nie działa to tak. Ona zostanie usunięta z tego miejsca, gdzie ostatni raz była martwa i że tak powiem, rezurekcja tak zwana. Friday. Nie pamiętacie dnia, w którym żeśmy za... O Jezus, a ja w domu jestem. Oj, satano. To. Friday. O. Friday, o, jak ja mam jeść coś, jak ja nie mam jedzenia? Muszę napić się piwem. Piwo też mi daje jedzenie, to zobaczmy, czy to tak działa. Nie pamiętam, żeby piwo dawało żarcie. No w sumie piwo to jak kotlet prawie kaloryczny. Może nie chcą do mnie przyjść, bo śmierdzę.
Ja muszę znaleźć jedzenie w bagażniku. Ty, żarcia nie mam. Mam. No i co teraz? Czy to jest w końcu ten dzień? Po 7 takich akcjach. Po 7 dniach. Dalej nic. Moi drodzy, dalej nic. Dobra, ja kontynuuję picie. Ja kontynuuję moje picie. To jest mój plan. Nie no, 7 nie. Mi się wydaje, że sobota była wtedy. Sobota bądź niedziela była, jak zaczynaliśmy. Czemu się tak trzęsie? Ludzie, naprawdę? Naprawdę się pytacie, czemu się tak trzęsę? Ile wy macie lat? Powiedzcie mi. 9,5? Przed chwilą gościu wypił 40 piw i 3 litry wódki. I wy się pytacie, czemu on się trzęsie? Mam 7 lat. No to spoko. Prawie jak po kociołku, dokładnie. Bardzo podobna sytuacja. Bonkol, ale to jest tylko gra. Ale nie rozumiem tłumaczenia, Bonkol, to jest tylko gra. Zarówno w grze, jak i w prawdziwym życiu taka sytuacja wygląda podobnie. Go ha, 3 złotych. Ludzie, kac, a delirka to jest co innego. Nie każdy, kto ma kaca, ma delirkę. I nie każdy, kto ma delirę, ma akurat kaca. Delira to delira, no. To jest wyższy stopień już. Ej, to wiem, że kierda gumała to pita. Aj, Saturday. Specjalista od kaca. Co to za zdarzenie? Zarówno w grze, jak i w życiu sytuacja miała zdarzenie. To jest zdarzenie życiowe. Sobota jest w grze, to może jakiś grill. No? Może ta? Dobra, ale czy to jest... czy jestem na tyle pijany, że zaraz zamknę oczy?
Siemaneczko, właśnie wróciłem z dębek i się spakowuję po wakacjach. Siema, Hirek. To mam nadzieję, że dobrze wypocząłeś. Oj, co to? No nie widzę policjantów, żeby tam byli. No to czekamy, bo ktoś mówił, że 2 tygodnie trzeba czekać. A ktoś mi mówił, że 2 dni. O co chodzi w tej grze teraz? O picie alkoholu. Kiedyś chodziło o wyremontowanie auta. Teraz chodzi tylko o spożycie alkoholu w dużych ilościach. To jest symulator taki fajny. Ja nie mogę pić alkoholu, to sobie przynajmniej w grze będę pił. Nie czekaj, lepiej pojedź do policji. Nie, teraz inaczej. Ja wtedy robiłem coś, źle robiłem, bo wtedy robiłem odcinek, że policja, czekałem na policję, aż przyjedzie, ale ja nie dostałem mandatu na blat. Ja nie dostałem jeszcze mandatu na blat, teraz już mam mandat na blacie. Mandat od nich. Zobaczyłem, ale nie zapłaciłem, bo nie mam pieniędzy. I teraz jest sytuacja taka, że on pewnie ma termin płatności jakiś. I musi ten termin jakoś minąć. Aha, jest ciemno jak w dupie. Czekajcie. Pozdrowienia do więzienia. Kurde, gdzie ja jestem? Ja pierdzielę, no come on. Nic nie widzę. Jak do tego kibelka wejść? Czekajcie. Tu, tak? Czemu nie mogę... Ja pierdzielę. No już jestem w kiblu. Chyba nie mogę namierzyć save'a. Dobra. Ale mnie to denerwuje. Nie wiem, jak inaczej cheatować tą grę. Nudy, miłego dnia, trzymaj się, Danielek. Przepraszam, że nie jestem taki super śmieszny streamer i taki interesujący jak inni na YouTubie. Może kiedyś się nauczę, będę super śmieszny. Dobra, gdzie jest ta woda? Tu. Kurde! Update w PUBG jutro jest? Kiedy kupisz wierkę? Już niebawem. Już niebawem. Saturday nadal. No nie widzę, żeby policjanci tutaj byli. Dobra, ostatni, żeby na Sunday przeskoczyło i kończymy. I zmieniamy grę.
i zmieniamy grę. To ja sobie to zrobię poza live'em, żeby nam przeskoczyły 2 tygodnie. No. Dobra. Musi nam przeskoczyć na Sunday. Gościu napisał, że czekanie zajęło mu 8 godzin, zanim policja się zjawiła. Ale 8 godzin w grze, prawdziwych 8 godzin. I czy on 8 godzin stał w tej grze, czy wykonywał jakieś akcje, tak jak ja. Więc to jest tak... Nic się nie dowiedziałem przez to, szczerze mówiąc. W niedzielę nie przyjadą. To w poniedziałek muszą przyjechać. Nie ma czegoś takiego jak godziny rzeczywiste. To nie ma znaczenia, czy... To nie ma żadnego znaczenia, że on czekał 8 godzin rzeczywistych. Bo mogę grać 8 godzin w tą grę, nie wykonując żadnych czynności, które powodują przyspieszanie czasu w grze. Przeskakiwanie. Równie dobrze tych 8 godzin mogę skrócić i... Tak to będzie wyglądało. No i ciul, no. Zobacz sobie jakie itemsy, zaraz zobaczę jakie itemsy. Dobra. Musi, moi drodzy, wstać poranek. Zobaczymy sobie to, pójdziemy spać i jak nie przyjedzie policja, to znaczy, że GG. A tu w ogóle widział ktoś więzienie? Tak, ja widziałem na filmach. Jakiś tam Francuzów i tak dalej. Poczekaj do poniedziałku, dobra. Co to kurde jest, ja się pytam. To jest livestream na platformie Twitch TV, gdzie sobie gram w gry, wy gadacie. No i gramy w grę My Summer Car. Czego jeszcze nie wiesz? Ale mną rzuca. Dobra, do poniedziałku trzeba czekać. Go poniedziałek, moi drodzy, w takim razie. Mam potwierdzone info. Nie wiem, na czym polega ta gra. No to... Ale patrz, gościu, przychodzisz i przeklinasz na wejściu. Pytasz się, co to kurwa jest. Po czym... Nie wiem, na czym polega ta gra. Nie da się kulturalnie od razu... Stary, na przykład... Co to jest za gra, bo nie wiem, o co w niej chodzi, wytłumacz czy coś. No gościu, no. Come on. To jest dramat. To jest dramat.
Bąkol łysieje, tak, łysieje. Wyłysiałem już, jak patrzę na te wasze komentarze czasem. Aha, nad wodą. Dobra, i to jest, moi drodzy, ostatnia próba. To jest, moi drodzy, ostatnia próba. Jeżeli teraz się nie uda, to nic nie poradzę. Mamy już głód taki, że zaraz zginiemy. Ale to jest VODcast, a nie stream. Po co siedzicie tu? To nie jest żaden VODcast. Cześć, Pup Solo. Czy masz w planach jakąś ekipę? Solo chyba. Dobra. Upał jest okropny, oczywiście, że tak. Zaraz wykituję z głodu. To mam nadzieję, że pójdę do więzienia, bo tam przynajmniej mają lepsze stawki żywieniowe. No i w dalszym ciągu nie ma nic, no. Czy postać ma delirkę? Ma. Rozumiem twoje poirytowanie moim komentarzem. Aczkolwiek wchodząc na stream i widząc na ekranie coś takiego, ciężko użyć innych słów. Ale co coś takiego? Gościu, wytłumacz mi, co to znaczy, wchodząc na stream i widząc coś takiego. To jest normalna gra. To jest normalna gra i wiesz, co ci powiem? Dużo lepsza niż większość tych gier stworzonych dla gimbusów, jak LOL i CS. Idźcie się teraz, kłóćcie, niech to w świat idzie ta informacja. Bo to chyba każdy wie. Ej, chyba umrę. Dobra, moi drodzy. Dobra. Wychodzimy bez sejwowania.